zdrowia wszystkim. Kolejny wspaniały dzień. Dzisiaj trochę słoneczka, więc tym bardziej dobre nastroje wszystkim dopisują. Ja w tej chwili udaję się na serwis auta, więc część taka biurowa mnie czeka. Nie w terenie, nie z klientem, tylko przed komputerem. Muszę ten czas wykorzystać, żeby wszystko podomykać ten miesiąc, żeby faktycznie wszystko okazało się zrobione, wykonane na koniec miesiąca. Dzisiaj chciałem poruszyć temat również celów. Tak jak wczoraj mówiłem o tym, że nie tak ważne jest co, ale ważne jest jak coś chcemy osiągnąć, to dzisiaj dalej w tym temacie jak działać. Oglądałem wystąpienie doktora habilitowanego Krzysztofa Kozłowskiego na TEDzie w Szkole Głównej Handlowej. Link poniżej, także zachęcam do oglądania. Tytuł tego wystąpienia to był Między wierszami. I tutaj Krzysztof mówi o tym, jak wygląda właśnie dążenie u większości ludzi, dążenie do realizacji celów, a jak powinno wyglądać. On mówi, że często skupiamy się tylko na tym celu, na wyniku, a zapominamy o tej drodze. I porównuje tą drogę do wiersza, czy do muzyki. Czyli nie możemy muzyki ocenić po ostatniej nutce. Muzyka jako cały utwór jest piękna, jest wartościowa. Dlatego też te nasze życie, te nasze cele powinniśmy w ten sposób traktować. Nie tylko jako ten wynik, jako ta ostatnia nutka, tylko całość. Zachęcam do oglądania, nie chcę tu spalić, bardzo, bardzo wartościowy film. Dał mi do myślenia też pod kątem naszej pracy, pracy w handlu. Bo nie wiem, jak to jest u ciebie, ja często skupiam się tylko na wyniku i nie za bardzo biorę pod uwagę to, jak tam, znaczy jak dotrzeć, to sobie planuję w kontekście takim jakby praktycznym, co powinienem zrobić, ale zdarza się, że nie czerpię z tego radości, że wiele z tych kroków robię na siłę, żeby osiągnąć wynik. Teraz postanowiłem trochę inaczej do tego podejść, właśnie żeby zacząć traktować naszą sprzedaż, naszą pracę jak swego rodzaju muzykę. I chodzi o to, żeby proste rzeczy, które robimy na co dzień, które mają nas doprowadzić do tego wyniku, o który walczymy, do którego dążymy, żeby te proste rzeczy również sprawiały nam radość. Żeby tak planować sobie pracę, tak rozmawiać z klientami, żeby każda ta rozmowa nie była takim na siłę czasem spędzonym z drugą osobą, żeby osiągnąć wynik, tylko żeby była właśnie czymś wartościowym dla tej drugiej osoby, dla ciebie. Jakieś budowanie ekspozycji, jakieś czytanie czy analizowanie raportów. Wiem, że to trochę brzmi górnolotnie, bo gdzie można szukać radości w tabelkach Excela? Chyba, że jest to bonus, to wtedy chętnie się to czyta. Ale postanowiłem zastanowić się nad tym właśnie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tobie również proponuję, żeby spojrzeć na to w ten sposób, żeby nie tracić tych chwil, które gdzieś tam spędzamy z klientem, żeby nie były to po prostu odbębnione, uciekające minuty, tylko fajnie przeżyte chwile. Zachęcam do obejrzenia filmu. Dużo wniósł w moje podejście do życia, nawet chyba. Także życzę miłego dnia i do usłyszenia jutro. Hej!